To witam Państwa. W pierwszych słowach bardzo dziękuję organizatorom za możliwość pojawienia się i wygłoszenia dla Państwa prezentacji. Kilka słów o sobie. No, ja jestem desantem z Gdańska. Zobaczyłem, że rusza juch Olsztyn. Postanowiłem zaproponować organizatorom swój udział. Zostałem zaakceptowany i stąd moja obecność tutaj. Joomla zajmuję się wyłącznie hobbystycznie. To jest dla mnie narzędzie, które posłużyło do przygotowania strony www, którą nadal prowadzę, mojej prywatnej strony. Także nie mam żadnych powiązań komercyjnych z tym narzędziem. Tak się złożyło, że w pewnym momencie swojego życia uznałem, że chciałbym prezentować pewne treści w internecie. Wykonałem kilka, a co jest właśnie bardzo ważne, nie mam specjalnego doświadczenia w programowaniu stron www. W ogóle jakieś tam doświadczenia z programowaniem mam, natomiast no, ilość informacji, którą musiałbym przyswoić, żeby samodzielnie zbudować stronę, mnie przerażało i stwierdziłem, że nie to jest moim celem. Chciałem przede wszystkim prezentować treści, więc zacząłem się rozglądać za narzędziami, które mogłyby do tego celu posłużyć. Duże portale internetowe typu Onet czy Wirtualna Polska proponowały tak zwane platformy blogowe, darmowe. No, wypróbowałem jedną, drugą i dosyć szybko poczułem niedosyt. Stwierdziłem, że występowanie przede wszystkim w internecie pod dosyć skomplikowaną domeną, która od razu sugeruje, że taki blog jest właśnie podmieszany pod dużym portalem, a ponadto ograniczenia, jeśli chodzi o formę edytowanej treści, spowodowały, że zacząłem rozglądać się za innymi narzędziami. No i już nie pamiętam, jak to się stało, kto mi podsunął pomysł, żeby zainteresować się Joomlą. Pamiętam, że to nie było też pierwsze narzędzie, którym się zainteresowałem. Na początku było to inne narzędzie, ale ono okazało się płatne. No a ja, ponieważ jestem zwolennikiem otwartego oprogramowania, prosiłem kolegów o inne rekomendacje. No i w końcu udało mi się zainstalować Joomlę. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, Joomla, którą zainstalowałem w wersji 1.5, była już spolszczona dosyć mocno. Więc było to dodatkowym ułatwieniem i impulsem, by pójść w tą stronę. No i po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że skoro korzystam z otwartego narzędzia i udało mi się zrealizować swoje cele, czyli umieścić stronę w internecie, no to trzeba dać też coś od siebie w zamian społeczności. I tak najpierw zajęłem się tłumaczeniami niektórych rozszerzeń, zresztą tych, które używałem u siebie na stronie. No a później zacząłem też tworzyć artykuły poświęcone Joomli. Wciągnąłem się też trochę w społeczność. W zasadzie to Stefan Wajda, który jest takim niekwestionowanym liderem i autorytetem w środowisku Joomli. Następnie wziąłem udział w pierwszym ogólnopolskim spotkaniu. No i owocem dalszego rozwoju społeczności jest między innymi zorganizowanie przez kolegów tego spotkania w Olsztynie. To tyle o sobie. Przygotowałem prezentację na dziś dla Państwa pod tytułem Po co ci Joomla? To jest moje autorskie spojrzenie na to pytanie i również autorska forma odpowiedzi. Na dobrą sprawę każdy na to pytanie powinien sobie spróbować odpowiedzieć sam. No i ruszamy. Plan prezentacji. Spróbuję przedstawić takie wyróżnione tu poniżej tematy. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czemu się
tu spotykamy na przykładzie testu windy, o tym już za chwilę. Następnie spróbuję wyjaśnić, co to w ogóle jest Joomla. Następnie skupię się na różnicach między otwartym i zamkniętym światem. Wreszcie podkreślę rolę internetu, jak wspaniałym jest medium we współczesnym świecie. Spróbuję podkreślić parę cech, które wyróżniają Joomla. I troszkę powiem, troszkę zarysuję w zasadzie kwestię społeczności. Test windy, nie wiem czy Państwo już kiedyś o nim słyszeliście, znacie. Znacie ten zlepek słów. Test windy pochodzi z biznesu, w zasadzie z czasów wielkiego kryzysu w USA, kiedy wszyscy bardzo gorączkowo próbowali ratować swój kapitał i szukali nowych metod uruchomienia rynku w wielkiej zapaści finansowej. Zdarzało się tak, że bardzo trudno było dotrzeć do ludzi, którzy dysponowali pieniędzmi. Trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby szybko i sprawnie przyciągnąć ich uwagę i przekonać do swojego pomysłu. Być może kiedyś się tak zdarzyło, że jedynym momentem, kiedy można było porozmawiać z osobą decyzyjną, była chwila, kiedy podróżowałam na windą, na przykład z parteru na najwyższe piętro do swojego biura. Więc idea testu windy polega na tym, żeby w możliwie skończonym czasie, no tutaj na przykład tych założonych 15 sekund, przedstawić pomysł w atrakcyjny sposób dla słuchacza. Po przeanalizowaniu tego wyzwania okazuje się, że wystarczy w takiej wypowiedzi zawrzeć odpowiedzi na postawione w zasadzie pytania. Czyli odpowiedzieć sobie, dla kogo przeznaczony jest produkt czy też oferta, którą przygotowujemy. Powiedzieć sobie, jaki problem próbujemy ją rozwiązać. Wyjaśnić, do jakiej kategorii produktów i usług należy. Przekazać informację, co wyjątkowego oferuje i pokazać alternatywy w celu wypuklenia naszej oferty. Więc wykonałem takie ćwiczenie. Spróbowałem powiedzieć sobie, no jak wyglądałby ten test windy w przypadku Joomli. Zatem, po co ci Joomla? I odpowiadając na to pytanie, wyjaśniam, że Joomla przyda się każdemu, kto chce wygodnie i efektywnie przedstawiać i zarządzać treści w internecie. Wszystko jedno, czy będą to zdjęcia, teksty, filmy, czy jeszcze jakieś dodatkowe kombinacje tych wymienionych form. Przyda się także każdemu, kto chce zbudować społeczność wokół swojego produktu czy usługi. A czym jest Joomla? No, idąc dalej, Joomla rozwiązuje problem zaawansowanej wiedzy technicznej, którą normalnie musielibyśmy opanować, by efektywnie przedstawiać treści w internecie. Należy do kategorii tzw. otwartych CMS-ów, to proszę się nie przerażać, za chwilę wyjaśnię, co oznaczają te hasła. Oferuje bardzo dobre wsparcie ze strony społeczności oraz łatwą i tanią rozbudowę funkcjonalności przygotowanej przez nas strony www. No i alternatywy. Ma takie alternatywy jak Drupal, WordPress, Expression Engine i wiele, wiele innych. W przeciwieństwie do innych, Joomla, co to jest? No, Joomla, mówiąc najkrócej i najprościej, to tak zwany otwarty content management system. Hasło CMS rozwija się po angielsku właśnie w takie rozwinięcie. No i spróbujmy rozszyfrować każde z tych słów z osobna. A więc, co to znaczy otwarty? Jeszcze raz, co to znaczy Joomla i co to znaczy Content Management System?
Wyjaśnienie, na czym polega otwartość, będę próbował zbudować także przez pokazanie przeciwstawnego znaczenia zamkniętego świata. No i tak rozpoczynając wywód, idea własności prywatnej została w kapitalizmie dosyć szybko rozciągnięta na wynalazczość. Natomiast no, równolegle do wynalazczości, która jest domeną właśnie przede wszystkim działalności prywatnej, komercyjnej, rozwija się nauka, która jest dotowana w naszych społeczeństwach zachodnich przez państwo. I teraz własność prywatna musi być chroniona i za tą ochronę również odpowiada państwo. A gdyby tak dostęp do wiedzy miał każdy, gdyby tak dostęp do produktów wynalazczości również miał każdy. Jest to idea bardzo stara. Jej praktyczną realizacją okazał się dopiero internet. Próbowano w poprzednich wiekach zrealizować tą koncepcję na różnego rodzaju uczelniach, wyższych uczelniach. No być może pamiętacie państwo z historii, że w epoce wieków średnich było rzeczą oczywistą, że dostęp do wszelkich informacji jest powszechny. Tyle tylko, że niewiele osób potrafiło czytać. Tak naprawdę bardzo wąskie grono odbiorców było w stanie z tej wiedzy korzystać. Zresztą też nie do końca, bo jak pokazuje historia, w tych dziedzinach, które rozwijały się szczególnie szybko i które były strategicznie istotne, tej otwartości też nie było. Tu mam na myśli przede wszystkim rozwój metalurgii, rozwój wojskowości. Tam, gdzie pojawiały się nowe technologie związane z walką, szybko okazywało się, że też recepty na zbudowanie jakiejś nowej broni powszechnie dostępne nie są. Tymczasem wraz z nadejściem internetu przekazywanie informacji stało się wreszcie możliwe. Spróbujmy się zastanowić, dzięki czemu. No, to, co kryje się pod tym hasłem internet, to cały zespół protokołów, dosyć złożonych. Noszą one nazwę potoczną, tak zwanego stosu TCP/IP. Tu proszę się nie skupiać tylko na tych dwóch słówkach TCP/IP. Tych protokołów jest naprawdę współcześnie bardzo dużo. Wszystkie te protokoły są jawne. Każdy z państwa, tak jak tu siedzimy, może zajrzeć i sobie przeanalizować, w jaki sposób one działają. Przepisy czy też instrukcje, sposób budowy tych protokołów umieszczony jest w dokumentach RFC, z angielskiego Request for Comments, czyli dosłownie prośba o komentarz. No, nazwa nie ma się nijak do definicji tych protokołów, no ale tak się przyjęło. I publikacją tych opisów, w jaki sposób, czy też definicji tych protokołów zajmuje się grupa, która się nazywa Internet Engineering Task Force. Tak z ciekawości sprawdziłem, każdy z nas, tak też jak tu siedzimy, może przystąpić do tej grupy i próbować wpływać na rozstrzygnięcia techniczne dotyczące internetu. No, internet to jest także konsekwencja postępu technologicznego. Informacja stała się czynnikiem decydującym we współczesnej cywilizacji i im szybciej, im dalej postępuje ten dalszy postęp technologiczny, tym bardziej widać, jak istotny jest dostęp do informacji. Postęp technologiczny spowodował zmianę kultury bycia ludzi. Najpierw udało się zastąpić siłę umiejętnościami. Dzisiaj to jest to siła i umiejętności też już nie ma decydującej roli, bardziej przydaje się posługiwanie się wiedzą i informacją. Powoduje to poważne zmiany również w całej strukturze społeczeństwa. Na przykład osoby do tej pory wykluczone, czy też w ubiegłych wiekach wykluczone, jak kobiety, niepełnosprawni, uzyskują równoprawną pozycję.
jednym z efektów wejścia w tą erę informacji jest też globalizacja, czyli rozprzestrzenianie się tych samych pomysłów na całym świecie. No i jeszcze raz podkreślając, dziś informacja to kluczowy czynnik sukcesów. Za jej pomocą zdobywa się dziś energię, pieniądze. No i tu lubię podkreślać, że tak technika, jak i technologia nie są ani dobre, ani złe. No i ich moralna ocena wynika dopiero ze sposobu zastosowania przez człowieka. No bo można powiedzieć, że rozwój technologiczny doprowadził również do wielu katastrof, zapaści, tak zwanych cywilizacyjnych kroków w bok. Jak wyglądał postęp technologiczny, tak w wielkim skrócie, na przestrzeni ostatnich 2000 lat? Najpierw weszliśmy około właśnie ery odrodzenia w mechanizację, gdzie praca, głównie ta powtarzalna, była zastępowana przez maszyny. Kolejnym krokiem, jak mniej więcej od XVIII wieku, ale przede wszystkim był to wiek XIX i XX, to automatyzacja i robotyzacja, czyli oprócz tego, że były już maszyny, które realizowały powtarzalne prace, te zagadnienia, które wymagały niezbyt dużej ilości myślenia, powtarzalnych operacji, algorytmów, zostały powierzone automatom czy też robotom. No i weszliśmy niepostrzeżenie w erę informatyzacji, która między innymi przejawia się tym, że we współczesnym świecie również maszyny zaczynają zdobywać wiedzę. I należy to traktować dosłownie. No na przykład wyszukiwarka Google de facto zdobywa dla nas właśnie informacje, stosując czasami bardzo skomplikowane ku temu metody. Następnym krokiem, który się już rozpoczął, to era mechatroniki, czyli połączenie tych wszystkich poprzednich faz. Tak się złożyło, że otwartość i dostępność do informacji pojawiała się z różnym natężeniem w różnych momentach rozwoju ludzkości. Takim ostatnim, wartym podkreślenia momentem było pojawienie się pierwszych komputerów osobistych. Tu to rok 1980. Firma IBM, która w tym okresie czasu w USA przegrała duży proces monopolowy, o monopol, została zobligowana do większej otwartości, do opublikowania sposobów opisu, czy publikowania opisu swoich produktów. Zbiegło się to w czasie z powstaniem pierwszych komputerów osobistych. IBM miał dominującą pozycję na rynku, postanowił ją umocnić, wypuszczając wtedy, jak na owe czasy, relatywnie tani komputer osobisty. Został on opublikowany wraz z kompletem informacji mówiących, jak go przygotować. Zaczynając od opisu połączeń elektronicznych, opisu magistra, skończywszy wręcz na kodzie źródłowym, zaraz wyjaśnię to pojęcie, zaszytym w kości na płycie głównej. Dziś wydaje się to czymś nieprawdopodobnym. Instrukcja obsługi do tych pierwszych komputerów firmy IBM to była gruba książka. Dzięki temu dosyć szybko inni producenci, znacznie mniejsi, sprzętu komputerowego, mając tą specyfikację elektroniczną, mogli przygotować karty rozszerzające, moduły, które pasowały do tego oryginalnego komputera IBM, czy też wręcz zbudować jego analogię, wierną kopię odpowiadającą funkcjonalnie realizowanym zadaniom przez ten komputer. I tak powstał czas klonów komputerowych. Dziś już nikt się nad tym nie zastanawia, że na rynku dostępne są komputery osobiste zgodne z tak zwanym standardem PC, produkowane przez różne firmy. Zawdzięczamy to właśnie temu krokowi z roku 1980. Co ciekawe, taka sytuacja nie powtórzyła się w momencie wypuszczenia na rynek pierwszych telefonów komórkowych. Mają one do dzisiaj formę zamkniętą.
trudno się dowiedzieć, w jaki sposób działają. W ostatnich latach Google próbuje coś z tym zrobić. Zaproponował rozwiązanie takiego telefonu komórkowego, modularnego, gdzie można kupić sobie różne kosteczki. Jak ktoś będzie chciał na przykład usługę Bluetooth, to sobie wsadzi taką kosteczkę w odpowiednie miejsce i uzyska tą funkcjonalność. Na razie jeszcze do tego nie doszło. To była tak jak gdyby taka pierwsza eksplozja otwartości i jej konsekwencje widzimy do dziś. Teraz kilka słów o sprzęcie i oprogramowaniu. Co nam daje sprzęt komputerowy? Co nam daje elektronika? No, przede wszystkim daje nam możliwość bardzo szybkiej realizacji powtarzalnych operacji logicznych i arytmetycznych. Nie ma to wiele wspólnego z inteligencją i z myśleniem. Jest to po prostu bardzo szybkie powtarzanie tych samych operacji. Natomiast oprogramowanie pozwala na zmianę funkcjonalności sprzętu, czyli poprzez na przykład zmianę kolejności realizacji operacji arytmetycznych lub zbiorów tych operacji arytmetycznych. Łącząc sprzęt z oprogramowaniem, teoretycznie uzyskujemy więc dodatkową funkcjonalność. Płacąc raz za sprzęt, możemy, modyfikując zestaw tych operacji logicznych i arytmetycznych, uzyskiwać różną funkcjonalność. Parę słów o przygotowaniu oprogramowania. W ogólności myślę, że wszyscy się zgodzą z tym, że przygotowanie oprogramowania jest procesem dość skomplikowanym. Dzieje się tak dlatego, że potrzebne są dosyć specjalistyczne kompetencje, czyli postawa, wiedza i umiejętności osób przygotowujących ten kod źródłowy. Potrzebny jest dostęp i znajomość, przede wszystkim myślę, że znajomość odpowiednich narzędzi, które służą do przygotowania oprogramowania, no, czas. No i wymagana jest też jakość, jak we wszystkich działaniach. Na slajdzie przykład kodu źródłowego, czyli tego fragmentu, który często utożsamiamy z oprogramowaniem. No, dużo specyficznych słów, funktorów. Oprócz kodu źródłowego, który widoczny był na poprzednim slajdzie, efektem pracy programisty jest kod wykonywany, czyli to, czym jest program. Tu przykład takiego kodu wykonywalnego, no przede wszystkim co się rzuca w oczy, jest nieczytelny dla człowieka. Nie daje się przeczytać, nie daje się zinterpretować. Co ważne, nie nadaje się też on do zmiany edycji. No, gdybyśmy tutaj wstawili jakiś inny znaczek, program prawdopodobnie przestałby zwyczajnie działać. Natomiast doskonale nadaje się do kopiowania i do rozprzestrzeniania wśród ludzi. Żeby zmienić rzeczywiście program, żeby zmienić sposób jego działania, musimy uzyskać dostęp do kodu źródłowego, czyli tego, co było na slajdzie poprzednim. I może tego dokonać właściwie tylko właściciel kodu źródłowego, czyli programista. Stąd relacja między kodem wykonywalnym a źródłowym. Kod źródłowy to zapis w jakimś języku, w miarę czytelnym dla człowieka, jeszcze raz fragment, przepisu realizacji programu. Jest on czytelny dla człowieka właśnie o tych odpowiednich kompetencjach. I jeżeli jesteśmy w posiadaniu narzędzi, które pozwolą na przetworzenie tego kodu źródłowego do postaci wykonywalnej, to mamy wszystko. Czyli mając kod źródłowy, prawie jesteśmy właścicielami oprogramowania. Czy na pewno? Hasło otwarte oprogramowanie i otwarty kod źródłowy. Na slajdzie umieściłem dwie postaci, z których prawą prawdopodobnie większość z Państwa kojarzy. Lewą podejrzewam, że nieliczni. Ta lewa postać to Richard Stallman. Człowiek, który wspólnie, no, prawie że w tym samym czasie uczęszczał na Harvard razem z Billem Gatesem. Obaj nie skończyli uczelni. Obaj wybrali inne ścieżki rozwoju. Bill Gates założył firmę Microsoft, która istnieje do dzisiaj, a obecnie już nie jest jej prezesem, nie pracuje w firmie Microsoft, nie jest z nią związany, prowadzi fundację swojego imienia i nazwiska, zajmuje się filantropią.
Jest ta lewa postać. To był programista. To jest człowiek w ogóle. Obie te postaci są postaciami genialnymi. Obie miały spory wpływ na to, jak wygląda nasz dzisiejszy świat. Może to, co najważniejsze, to, co ich w ogóle poróżniło, oni się poznali, rozmawiali ze sobą parokrotnie. Weszli rzeczywiście w taki spór merytoryczny, który trwa do dzisiaj. Richard Stallman doszedł do wniosku, że użytkownik powinien być właścicielem oprogramowania, czyli wraz z kupnem programu komputerowego powinien otrzymać jego kod źródłowy, żeby mieć przynajmniej teoretycznie możliwość zmiany tego kodu. Mieć możliwość wglądu w ten kod, świadomości tego, co dostaje. Natomiast Bill Gates stwierdził, że byłoby głupotą, gdyby twórca programu oddawał użytkownikowi efekt swojej pracy, oddając kod źródłowy. Bo użytkownik uzyskałby niezależność od programisty. Relacja między autorem a użytkownikiem oprogramowania. Zasady pomiędzy użytkownikiem kupującym program a autorem reguluje umowa prawna. Z dla mnie nieznanych przyczyn tę umowę przyjęto się nazywać licencją, co moim zdaniem tylko mąci. Powinno się to nadal nazywać po prostu umową. No ale cóż, to wyrażenie weszło do języka, nie tylko polskiego. Licencja najczęściej definiuje przedmiot umowy i prawa użytkownika. Co charakterystyczne dla umów dotyczących oprogramowania, najczęściej nie definiuje odpowiedzialności autora przed użytkownikiem. Proszę kiedyś na to zwrócić uwagę. Wszystko jedno, czy kupujemy produkt z małej firmy, czy bardzo dużej. Wszystko jedno, czy jest to kod tak zwany otwarty, czy zamknięty. W jednym z pierwszych punktów jest napisane, że autor zrzeka się odpowiedzialności za użycie oprogramowania. Można powiedzieć, że ile autorów oprogramowania, ile firm piszących oprogramowanie, tyle typów licencji. No to cechuje nasz świat, prawda, że umawiając się na coś, często umawiamy się ten jeden raz, w sposób wyjątkowy. Stąd też mnogość umów. Ale jednak jest pewien podział. Wyróżnia się tak zwane licencje, czyli umowy otwarte, GPL i pochodne, o czym za chwilę, i licencje zamknięte, tak zwana EULA. Brzydko spolszczając to ten angielski skrót. Co to więc znaczy, że oprogramowanie jest otwarte? Po tym całym wstępie dotyczącym rozwoju technologii i wyjaśnieniu, czym jest sprzęt i oprogramowanie, czas wreszcie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wolne czy też otwarte oprogramowanie znaczy mniej więcej tyle, ile mówią zapisy licencji GPL. GPL to w skrócie General Public License, czyli tak w dowolnym tłumaczeniu ogólna licencja publiczna. Celem powstania tej licencji było przekazanie użytkownikowi szeregu praw, które zostały nazwane wolnościami. Z tego względu mówi się też często o wolnym oprogramowaniu. Czymże są te wolności? Pierwsza, zwana wolnością zerową, jest oczywista, ale warto ją wymienić, stąd znalazła się ona na tym slajdzie. Jest to wolność uruchamiania programu w dowolnym celu. Wbrew pozorom nie jest ona taka oczywista, jeżeli wczytamy się w umowy licencyjne oprogramowania, które dostajemy, czasami autor próbuje ją ograniczać, mówiąc, że program można uruchamiać, ale na przykład tylko w celu pozyskania korzyści, tylko w celach komercyjnych. Są też przypadki odwrotne, gdzie licencja sformułowana jest tak, że mówi, że można uruchamiać program, ale wyłącznie w celu nie uzyskiwania korzyści majątkowych. Czyli nawet wolność zerowa była łamana. Wolność pierwsza. Wolność pierwsza to wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb. Tu zwracam uwagę, że żeby ją zrealizować, trzeba mieć właśnie dostęp do kodu źródłowego. Wolność druga. Wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu. No, z tym szczególnie w naszym społeczeństwie był problem w latach 90.
przodowaliśmy w tak zwanym piractwie, w rozpowszechnianiu niezmodyfikowanej kopii programu. I wreszcie wolność trzecia, wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich korzystać cała społeczność. Zwracam uwagę na popularne słowo społeczność. I proponuję przyswoić sobie tą ikonę, która się znalazła na slajdzie. Tam, gdzie ją zobaczymy, wolności wymienione na tym slajdzie są zachowane. No dobrze, to zastanówmy się, co to znaczy, że oprogramowanie jest zamknięte. Znaczy to, że jest objęta inną formą licencji. Najczęściej ta licencja właśnie ma formę tak zwanej licencji EULA, czyli End User License Agreement, czyli umowa z końcowym użytkownikiem programu. Jakie warunki znajdziemy najczęściej w umowach typu EULA? No, przeczytamy, że program nie może być uruchamiany tylko w określonym celu, czyli jest to przeciwstawienie wolności zerowej. Użytkownikowi zabrania się analizowania, jak program działa, to jest, czyli wykonywania tak zwanej deasymilacji. Zabrania się mu też powtórnej kompilacji. To bardzo często znajdziemy w umowach EULA. Zakazuje się rozpowszechniania kopii programu, nazywając to piractwem. Stąd stawiłem Robin Hooda na slajd. I zakazuje się też zmiany programu, co i tak nie jest możliwe bez tak zwanej deasymilacji, czyli podwójne złamanie aż dwóch zasad. Czyli w zasadzie wszystko, co użytkownik może, to uruchamiać i się cieszyć, że udało mu się uruchomić aplikację. Pod warunkiem, że robi to w ściśle określonym celu. Idea otwartości została rozciągnięta znacznie dalej. Na szczęście. Idea przekazywania praw użytkownikowi pojawiła się w różnych dziedzinach życia. No, podałem tylko kilka przykładów, myślę, że Państwo jesteście w stanie wymienić ich znacznie więcej. Pojawił się zbiór licencji Creative Commons dotyczący utworów literackich, zdjęć, utworów muzycznych. Taka umowa reguluje zasady publikacji naszych treści w internecie. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że nawet jeżeli zrobicie zdjęcie i wrzucicie je na jakiś portal, to jest... No... I o ile nie zapisano tam zasad związanych z umieszczaniem tych zdjęć, to chroni Was prawo autorskie. W Polsce jest ono dosyć rygorystyczne i dosyć łatwo jest uzyskać ochronę. Było już wiele różnego rodzaju procesów, gdzie ktoś nie godził się na publikację jego na przykład fizjonomii. Bardzo często sądy stają w obronie właśnie wizerunku osób prywatnych. Natomiast no, jeżeli opublikujemy coś zgodnie z zasadami Creative Commons, no, to zgodzimy się na dzielenie takimi treściami ze światem. No, gdzie znajdziemy dużo tego typu treści? No, na przykład w Wikipedii, gdzie materiały tam opublikowane są własnością publiczną. Pojawił się tak zwany open source hardware, przez analogię do open source software, czyli sprzęt o otwartym kodzie. No, tego kodu tam za dużo może nie ma, to bardziej chodzi o pełną dokumentację techniczną. Dzięki niej możemy sami sobie zbudować sprzęt elektroniczny. I tu przykładem są takie projekty jak Arduino czy Raspberry. Nie wiem, czy Państwo je znacie. To są projekty małych komputerków wyposażanych albo w mikrokontroler, albo wręcz w procesor, które mogą posłużyć do realizacji różnych celów. Są ogromne rzeczy ludzi, którzy hobbystycznie się tego typu działaniami zajmują w godzinach. Chyba jednym z najstarszych i najlepiej znanych przykładów to będą książki kucharskie. To jest przecież wiedza otwarta. Tam znajdują się algorytmy, jak zrobić ciasto. I jest to doskonały przykład wiedzy otwartej. Są też różne inne projekty, jest ich bardzo dużo. No, z takich godnych polecenia jest projekt Open Source Drug Discovery, czyli otwarte leki,
dzięki niemu przepisy leków są dostępne na przykład dla krajów rozwijających się, krajów trzeciego świata. Dzięki temu mogą one uruchomić na przykład produkcję tych leków i rozprzestrzeniać je na swoim terytorium. No i na koniec przeciwstawienie idei otwartości i idei zamkniętości. Copyright to znaczy ochrona praw autorskich, copyleft zostawianie praw autorskich. Ja wolę ten termin zielony. No i ćwiczenie z otwartości. Wyobraźmy sobie, jakby to było żyć w otwartym świecie. Wyobraźmy sobie otwartą prawkę automatyczną. Ktoś mógłby zapytać, no dobrze, a po co? No, na przykład po to, żeby móc wgrać do niej własny program. Na przykład dowolne wydłużenie fragmentu wirowania, albo nie wiem, no, tego prania wstępnego. Przyznam się, że jako użytkownik pralki brakuje mi takich możliwości. Idźmy dalej. No, w razie nieprawidłowości w działaniu tej pralki moglibyśmy dzięki temu, że inni widzą, w jaki sposób ona jest zbudowana, uzyskać pomoc od innych. To de facto się też dzieje. No, w Polsce mamy takie bardzo znane forum Elektroda, na którym ludzie wrzucają odpowiedzi na miliony pytań, które się pojawiają, również dotyczących pralek. Ale uważam, że jeżeli pralki byłyby otwarte, znacznie łatwiej byłoby nam sobie pomagać. No i wreszcie baza części zamiennych i tak dalej, i tak dalej. Z ciekawostek. Żeby uzyskać tą otwartość, no, można albo liczyć na cud, tak jak zdarzyło się w przypadku tej firmy IBM w latach 80., która ni z gruchy, ni z pietruchy postanowiła respektować wyrok sądu. No, albo niestety, zdarzyło się też, że do sieci wyciekła na przykład specyfikacja procesorów wykorzystywanych w aparatach fotograficznych kamer. No wyciekła, no, wyglądało to tak, że jeden z pracowników wysokiego szczebla został zwolniony i w ramach zemsty opublikował na forum informacje o specyfikacji technicznej tych procesorów. I to, żeby była jasność, nie dotyczy to niestety wszystkich aparatów firmy Canon, tylko tych prostszych, tych nielustrzanek. Niemniej jednak ja osobiście z tego projektu korzystam i zachęcam. Jest on dosyć łatwy do opanowania. Aparat uzyskuje dodatkową funkcjonalność. Uzyskuje na przykład możliwość zapisu zdjęć w rozdzielczości, której nie przewidział producent. Czy otwartość to metoda zbudowania nowego, wspaniałego świata? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. Zwracam uwagę, że rozpoczęła się nowa era, jesteśmy jej świadkami. Pojawiły się drukarki 3D i skanery 3D, czyli pojawiła się możliwość wytwarzania przedmiotów, jak i zapisywania kształtu przedmiotów i przesyłania ich dalej. Dziś można już sobie wyobrazić, że w domowych warunkach będzie możliwe wydrukowanie, wytworzenie sobie brakujących lub uszkodzonych części. To znowu myślę o pracy. Ceny tego typu urządzeń znacząco spadły, a rozdzielczość wzrosła. Dziś dosłownie za parę tysięcy złotych można sobie kupić drukarkę 3D, ustawić w domu i zacząć przygodę. Z ciekawostek... Chyba było w zeszłym miesiącu, w grudniu, na stacji kosmicznej zdarzyła się awaria, coś się popsuło i inżynierowie doszli do wniosku, że zamiast przysyłać część zamienną, wysłali po prostu kod brakującej części i astronauci sobie ją wydrukowali na pokładzie stacji kosmicznej. Czyli to już nie jest fantazja. No, oczywiście pojawiają się różnego rodzaju pytania, do czego to doprowadzi. Na przykład samoreplikacja. To była idea znana z książek science fiction. Ją również już zrealizowano. Jest projekt w internecie, który można sobie zobaczyć, gdzie maszyny same się kopiują. Co jest fundamentem tej otwartości? No, wspomniany wcześniej Jack Stallman, twórca licencji GPL, stworzył ją pod wpływem osobistych doświadczeń. On pracował w laboratorium
to się zajmowało przygotowywaniem oprogramowania. I to było jakieś laboratorium, już nie chcę teraz skłamać, związane z tą uczelnią. I jemu bardzo nie podobał się sposób pracy drukarki. Kupiono nową drukarkę do tej jego firmy. No i w tamtym czasie no, drukarki były drugimi urządzeniami, bardzo wiele osób chciało z nich korzystać. I jemu się bardzo nie podobał bodajże sposób kolejkowania, sposób ustawiania tych kolejnych zadań w wydruku. I chciał to zmodyfikować. Chciał to zrobić z pożytkiem dla innych użytkowników tej drukarki. No to tam spojrzał z tyłu na etykietkę, kto wyprodukował tą drukarkę, chwycił za telefon, zadzwonił do tej firmy z prośbą o udostępnienie mu kodu, żeby mógł go zmodyfikować i poprawić, jak działa ta drukarka. Po raz pierwszy w życiu wtedy spotkał się z odmową. Do tej pory wszędzie, gdzie dzwonił i prosił o udostępnienie kodu źródłowego, błyskawicznie go otrzymywał. No i pojawiła się taka cała społeczność wokół niego, osób, które modyfikowały to oprogramowanie i efekty tej modyfikacji publikowały. Dzięki temu inni ludzie mogli z nich korzystać. Po tym, jak mu odmówiono, zaczął się zastanawiać, do czego to może doprowadzić. Bo to był taki pierwszy znak. Później usłyszał, parę miesięcy później, że to stało się praktyką, odmawianie dostępu do kodu źródłowego. No i Charles Talman się zastanowił, czego nas uczą rodzice od najmłodszych lat, czego nas uczą podczas zabawy w piaskownicy. No, mi się tak zdarzyło, że mnie uczyli potrzeby dzielenia się z innymi. Z biegiem czasu tracimy tą naturalną zdolność, pomimo wyraźnych przykazów religii naszej chrześcijańskiej i rodzicielskiego wychowania. Wolimy jednak zamykać, chronić. No i tak działa większość firm, prawda? Chronią swój dobytek i w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że działamy tylko wewnątrz takich stad, tylko wewnątrz własnego stada dzielimy się informacjami, poza tym stadem raczej nie. Tymczasem otwarty kod, ten otwarty kod źródłowy, to kod widoczny dla innych. Inni mogą go modyfikować, udoskonalać, likwidować błędy z pożytkiem dla nas wszystkich. Czy ten otwarty świat istnieje? Czy można go dotknąć? No tak, można. Przykłady aplikacji otwartych. W centrum slajdu logo, które przypomina antylopy gnu. To jest symbol aplikacji otwartych. Bardzo często można je spotkać wraz z aplikacjami otwartymi. No i tu wrzuciłem kilka przykładów. Niektóre może Państwo znacie, niektóre mniej. GNU Linux to jest cały system operacyjny, który jest otwarty i dostępny za darmo, można z niego korzystać. FreeCAD to jest aplikacja, która pozwala na projektowanie 3D. GIMP, no GIMP to jest taki jeden z symboli otwartego świata, narzędzie do tworzenia grafiki rastrowej, do edycji grafiki rastrowej. Dalej LibreOffice to jest alternatywa dla na przykład Microsoft Office. Joomla. No to jeszcze sobie o tym parę słów powiemy. Inkscape to jest narzędzie, z którego osobiście często korzystam, dlatego z przyjemnością je tu wymieniłem. To jest narzędzie, które służy do tworzenia grafiki wektorowej. Tu uwaga, grafika wektorowa równa się pieniądze we współczesnym świecie.